Francis Hodgson Burnett. Tajemniczy ogród. Powieść dla młodzieży. Tłumaczenie Jadwiga Włodarkiewiczowa. Czyta Paulina Holz. Rozdział pierwszy. Nikt się nie ostał. W chwili, gdy Mary Lennox została wysłana do Misseltwight Manor dla zamieszkania tam przy wuju, twierdzono ogólnie, że było to najniesympatyczniejsze dziecko, jakie kiedykolwiek widziano. I było to szczerą prawdą. Twarz jej była mała, chuda, postać mała i chuda. Włosy miała jasne, rzadkie, skwaszony wyraz twarzy. Włosy jej były żółte, jak żółta również była twarzyczka, ponieważ Mary urodziła się w Indiach i wiecznie zapadała na zdrowiu. To na to, to na owo. Ojciec jej był na stanowisku rządowym, wiecznie zapracowany i sam chory. Matka zaś, słynna piękność, dbająca jedynie o siebie, lubiąca zebrania, zabawy, otaczająca się młodym, wesołym towarzystwem. Nie pragnęła ona zupełnie dziecka, to też, gdy Mary na świat przyszła, oddała ją pod opiekę niańki hinduski, zwanej w narzeczu tamecznym Aja, której dano do zrozumienia, że jeśli jej chodzi o względy pani, to powinna dziecko trzymać, o ile możności, jak najdalej od jej oczu. Kiedy zatem Mary była chorowitym, nieznośnym, brzydkim niemowlęciem, usuwano ją matce z drogi, a gdy stała się chorowitym, nieznośnym, zaczynającym chodzić dzieckiem, usuwano ją również sprzed matki oczu. Mary nie pamiętała, by z bliska widziała kogokolwiek innego prócz ciemnych twarzy swojej ajach i reszty służby hinduskiej. A ponieważ jej byli posłuszni we wszystkim, ze względu na to, że wrzaskami swymi mogła w razie oporu rozgniewać panią, przeto Mary w szóstym roku życia była najwięcej despotycznym i samolubnym zwierzątkiem, jakie kiedykolwiek żyło na kuli ziemskiej. Młoda nauczycielka, Angielka, która ją miała nauczyć czytać i pisać, tak trudne miała zadanie, że po trzech miesiącach porzuciła miejsce, a inne jej następczynie uciekały po krótszym jeszcze przeciągu czasu. To gdyby Mary nie była przyszła po prostu fantazja i chęć poznać książki, nie byłaby się chyba nigdy zapoznała z alfabetem. Pewnego rozpaczliwie upalnego rana, gdy miała lat około dziewięciu, zbudziła się w bardzo złym humorze, a humor się jej jeszcze o wiele pogorszył, skoro spostrzegła, że służąca stojąca przy jej łóżku to nie jej Aja. Po coś przyszła, rzekła do obcej kobiety, nie pozwalam ci tutaj zostać. Prześlij mi moją Aja. Kobieta patrzyła na Mary wystraszonym wzrokiem i wyjąkała, że ajach przyjść nie może. A kiedy Mary wpadła w pasję i biła ją i szczypała, hinduska patrzyła na nią coraz bardziej wystraszona i powtarzała, że ajach w żaden sposób do panienki przyjść nie może. Owego ranka było coś tajemniczego w powietrzu. Nic nie było wykonane w zwykłym porządku, a kilka hinduskich sług brakowało. Ci zaś, których Mary widziała, skradali się lub uciekali z twarzami przerażonymi, lecz nikt jej nic nie chciał powiedzieć, a jej Aja nie przychodziła. Mary zostawiona była sama w dalszym ciągu i wreszcie wyszła do ogrodu i zaczęła bawić się sama pod drzewami w pobliżu werandy. Udawała, że urządza klomby z kwiatów i zatykała wielkie, szkarłatne pęki kwiatów w małe kubki ziemi, i przy tym Złość jej rosła i dziewczynka mruczała do siebie pod nosem wszystko, co powinniani, gdy ta powróci. Świnia, świnia, córka świni, mówiła, bo nazwać Hindusa świnią jest najstraszniejszą obelgą. Zgrzytała zębami ze złości i wciąż powtarzała to samo, gdy wtem usłyszała, że matka jej jest z kimś drugim na werandzie. Była tam z młodym blondynem i stali tak oboje, rozmawiając przyciszonym, dziwnym głosem. Mary znała młodego blondyna, wyglądającego na chłopca. Słyszała, iż był to bardzo młody oficer, świeżo z Anglii przybyły. Dziecko patrzyło na niego, ale patrzyło i na matkę. Mary przyglądała się zawsze matce, ilekroć udało jej się ją widzieć, ponieważ pani Mary tym mianem najczęściej nazywała matkę. Była taką wysoką, wysmukłą, śliczną osóbką i nosiła takie urocze suknie. Włosy jej były niby faliste przędze jedwabne, miała mały, wykwintny nosek i wielkie, śmiejące się oczy. Wszystkie jej suknie były cienkie i powłóczyste, a Mary mówiła, że pełno na nich było koronek. Lecz dzisiaj wydawało się, że więcej na niej koronek niż zazwyczaj lecz oczy jej nie śmiały się wcale. Były szeroko otwarte i błagalnie wzniesione ku twarzy młodego oficera. Mary usłyszała jej słowa Czy tak bardzo źle? Tak bardzo? Strasznie, odrzekł młody człowiek drżącym głosem. Strasznie, pani. Powinna pani była wyjechać w góry przed dwoma tygodniami. Wtedy pani Lenox ręce załamała. Och, wiem, żem powinna była wyjechać, szlochała. Wszak zostałam jedynie dla tego pikniku niemądrego, jakże byłam szalona. W tejże chwili doszedł ich uszu taki lament rozpaczliwy z baraków dla służby, że pani Lenox gorączkowo chwyciła za ramię młodego oficera. Mary zaś drżeć poczęła na całym ciele. Lament i jęki stawały się coraz głośniejsze. Co to, co to? szeptała przerażona pani Lennox. Ktoś znów umarł, odpowiedział młodzieńczy oficer. Nie mówiłaś pani, że zaraza wybuchnęła między służbą pani. I co tym nie wiedziałam? zawołała. Chodź pan ze mną, chodź. I odwróciwszy się, wbiegła do wnętrza domu. Nastąpiły potem rzeczy okropne i tajemniczość poranka tego wytłumaczona została małej mery. Oto cholera wybuchnęła w najgroźniejszej swej formie. I ludzie padali jak muchy. Jej aje zabrano w nocy chorą, a lament ów w zabudowaniach służby powstał był właśnie wskutek jej śmierci. Do dnia następnego zmarło jeszcze troje służby, reszta w trwodze i popłochu uciekła. Paniczny strach opanował wszystkich, a ludzie marli, jeden po drugim. W zamęcie i przerażeniu następnego dnia, zapomniana przez wszystkich Mary ukryła się w dziecinnym pokoju. Nikt o niej nie pomyślał, nikt jej nie pragnął, a tymczasem wydarzyły się dziwne, a straszne rzeczy, o których nie wiedziała nic zgoła. Mary na przemian płakała lub spała. Wiedziała tylko, że ludzie chorowali i że słychać było tajemnicze, przerażające jakieś głosy. W pewnej chwili wśliznęła się do jadalni, którą znalazła pustą. Jakkolwiek częściowo dopiero opróżnione półmiski stały na stole, a talerze i krzesła wyglądały tak, jak gdyby je poodsuwano w pośpiechu. Dziewczynka zjadła owoców i biszkoptów, a dla ugaszenia pragnienia wypiła szklankę całą stojącego opodal wina. Wino było słodkie, lecz Mary nie znała jego mocy. Po małej chwili uczuła odurzenie. Wróciła do swego dziecinnego pokoju i znów się zamknęła, przestraszona krzykami i odgłosami uciekających kroków. Uczuła ogarniającą ją nieprzezwyciężoną senność. Położyła się na łóżeczku i na bardzo długo straciła świadomość tego, co się wkoło niej dzieje. Tymczasem zaszło bardzo wiele, gdy Mary spała snem tak twardym lecz jej już nie budziły ani jęki, ani odgłosy wnoszonych i wynoszonych przedmiotów. Po przebudzeniu, Mary leżała jeszcze patrząc w sufit. W domu była cisza zupełna. Nie znała ona ciszy takiej nigdy przedtem. Nie słyszała ani głosów, ani kroków niczyich i ciekawa była, czy już wszyscy wyzdrowieli i czy trwoga minęła. Ciekawa też była, kto będzie się nią opiekował po śmierci jej Aja. Będzie zapewne nowa Aja i może nawet umieć będzie nowe bajeczki. Mary była już co prawda znudzona dawnymi, nie płakała ona zupełnie z powodu śmierci swej niani. Nie było to dziecko tkliwe i nie dbało nigdy o nikogo. Hałasy, bieganina, jęki i lament z powodu cholery straszyły ją jedynie. A teraz była zła, bo nikt zdawał się, nie pamiętać o jej istnieniu. Zanadto wszyscy byli przerażeni, by myśleć o dziecku którego nikt nie lubił. Kiedy cholera wybuchła, każdy zdawał się myśleć tylko o sobie, ale teraz, gdy już wszystko minęło, przyjdzie ktoś zapewne, by zobaczyć, co się dzieje z Mery. Lecz nikt się nie zjawiał, a podczas gdy dziewczynka leżała wyczekując, dom cały zdawał się zapadać w coraz to głębszą ciszę. Usłyszała, że coś się czołga po matach na podłodze i spojrzawszy w dół, ujrzała małego żółwia. Czołgającego się wzdłuż muru i patrzącego na nią oczkami jak brylanty. Nie zlękła się wcale, gdyż wiedziała, że to stworzonko niewinne, które jej krzywdy nie zrobi, a tymczasem żółwik zdawał się śpieszyć, by się jak najprędzej z pokoju wydostać. Wyśliznął się wreszcie przez szparę pod drzwiami. Jakże jest cicho i spokojnie, rzekła do siebie. Zdawać by się mogło, że prócz mnie i żółwia nikogo w domu całym nie ma. W tymże samym momencie usłyszała kroki w ogrodzie, następnie na werandzie. Były to kroki męskie i kilku mężczyzn weszło do domu, rozmawiając przyciszonym głosem. Nikt nie wyszedł na powitanie, nikt do nich nie przemówił, a oni zdawali się otwierać jedne drzwi po drugich i zaglądać do pokoi. Cóż za spustoszenie, usłyszała Mary, ta śliczna, urocza kobieta. Sądzę, że i dziecko, bo słyszałem, że miała córeczkę, choć jej nigdy nikt nie widział. Mary stała pośrodku swego pokoju, gdy w kilka minut później drzwi do niej się otwarły. Wyglądała na brzydką, niesforną dziewczynkę, a drżała przy tym z głodu i oburzenia, że o niej tak niegodziwie zapomniano. Pierwszy, który wszedł, był to starszy oficer, którego Mary widziała niegdyś rozmawiającego z ojcem. Wyglądał na zmęczonego i wzruszonego, ale gdy spostrzegł Mary, tak się przeraził, że literalnie skoczył wstecz. Barneyu, wykrzyknął, tutaj jest dziecko, dziecko zupełnie same, w takim miejscu, na litość Boską. Kto ona? Jestem Mary Lennox, rzekła dziewczynka, prostując się sztywno. Pomyślała sobie, że ten pan jest bardzo niegrzeczny, że dom jej ojca nazywa takim miejscem. Zasnęłam, gdy wszyscy chorowali na cholerę, i właśnie teraz się obudziłam. Czemu nikt do mnie nie przychodzi? To jest to dziecko, którego nikt nigdy nie widział! zawołał oficer zwracając się do swych towarzyszy. Zapomnieli o niej wszyscy. Dlaczego o mnie zapomnieli? zapytała Mary, tupiąc nogami. Czemuż nikt nie przychodzi? Młody człowiek, którego nazwano Barney, spojrzał na nią z ogromnym smutkiem. Mary zdawało się nawet, że mu powieki zadrgały, jakby od łez. Biedne maleństwo, rzekł. Nie ostał się nikt. Nikt przyjść nie może. I w ten oto dziwny i nieoczekiwany sposób Mary dowiedziała się, że nie ma już ni ojca, ni matki. Że oboje umarli i że ich w nocy pochowano, a nieliczni słudzy, którzy uniknęli śmierci, opuszczali dom jak mogli najspieszniej, zapominając o istnieniu panienki. Oto przyczyna tej głuchej ciszy otaczającej Mary. W całym domu została przy życiu istotnie tylko ona i mały żółw. Rozdział drugi. Panna Mary Kapryśnica. Mary lubiła z daleka patrzeć na swą matkę i znajdowała ją uroczą, ale nie znała jej prawie wcale, nic też dziwnego, że nie mogła jej kochać ani tęsknić po niej, gdy ją straciła i nie tęskniła zupełnie. A ponieważ była zawsze dzieckiem nader egoistycznym, przeto wszystkie swe myśli skierowała ku sobie, jak zresztą zawsze zwykła była czynić. Gdyby była starsza, może by przeraziła ją myśl, że została całkiem sama na świecie, ale przecież była jeszcze mała i inni o niej myśleli. Sądziła zatem, że tak zawsze być musi. Chciała tylko wiedzieć, czy znajdzie się teraz między ludźmi miłymi, którzy będą dla niej grzeczni i pozwolą jej na wszystkie wybryki, jak to czyniła jej Aja i reszta służby. Wiedziała o tym, że nie pozostanie w domu pastora, gdzie ją na razie umieszczono. Nie życzyła sobie tam pozostać. Pastor był biedny, miał pięcioro dzieci, wszystkie prawie w równym wieku. Sukienki ich były brudne, a dzieciaki kłóciły się ciągle i wydzierały sobie zabawki. Mary nienawidziła brudnego domu pastora i taka nieznośna była dla wszystkich, że po dwóch dniach żadne z dzieci nie chciało się z nią bawić. Drugiego zaraz dnia dali jej przezwisko, które ją wprawiało w furię. Pierwszy pomyślał o tym Bazylii. Był to mały chłopczyk o blado-niebieskich oczach i zadartym nosie, i Mary cierpieć go nie mogła. Bawiła się sama pod drzewami, tak samo zupełnie jak owego dnia fatalnego. Robiła kląbiki z ziemi, ścieżki. A Bazyli stał w pobliżu i przyglądał się. Naraz zajęła go zabawa i podał projekt. – Czemu nie ustawisz kupki kamieni? Niby, że to są skały – rzekł do niej. – O, tutaj, w środku! – i pochylił się, by wskazać miejsce. – Idź precz! Nie cierpię chłopców! Idź precz! – wołała Mary. Przez chwilkę Bazyli był zły. Potem zaczął się droczyć. Droczył się zawsze z siostrami. Zaczął koło niej tańczyć i podskakiwać. Śmiał się i śpiewał – Pan Mery, kapryśnico, odwróć zagniewane lico, czy w ogródku rosną kwiatki, maki, fiołki i bławatki? Śpiewał do puty, dopóki reszta dzieci nie posłyszała i nie zaczęła śmiać się z nim razem. A im gorzej Mary się złościła, tym więcej śpiewali pan Mery, kapryśnico, nazywając ją tak później między sobą, a nawet wtedy, gdy do niej się zwracali. W końcu tego tygodnia pojedziesz do domu, rzekł do niej Bazyli, a my się strasznie z tego cieszymy. Ja też się cieszę strasznie, odparła Mary. Ale gdzie jest dom? Ona nie wie, co znaczy dom, rzekł Bazyli z oburzeniem. To znaczy oczywiście Anglia. Nasza babunia tam mieszka, a siostra nasza Mosel pojechała do niej w zeszłym roku. Ale ty nie masz babuni, ty pojedziesz do wuja, który się nazywa pan Archibald Craven. Nie wiem nic o nim. Sapała Mary. Wiem, że nic nie wiesz, odparł Bazyli. Dziewczęta w ogóle nic nie wiedzą. Słyszałem, jak rodzice o nim mówili. Otóż wuj twój mieszka w ogromnym, rozległym, opuszczonym domu na wsi i nikt u niego nie bywa. Taki jest niemiły, że nikogo by nie przyjął. A gdyby chciał przyjąć, to by znów nikt do niego nie pojechał. Jest w dodatku garbaty i okropny. Nic ci nie wierzę, rzekła Mary. Odwróciła się tyłem i zatkała uszy palcami, bo nie chciała już nic słyszeć. Długo jednakże myślała później o wszystkim, co słyszała. A gdy pani Crawford powiedziała jej tegoż wieczora, że za dni kilka pojedzie do Anglii, do wuja pana Archibalda Craven, mieszkającego w Misseltwaite Manor, Mary wydawała się tak kamiennie i uparcie obojętną, że nie wiedziano, co o niej myśleć. Starano się traktować ją serdecznie, lecz ona odwracała twarz i lekroć pani Crawford usiłowała ją pocałować, i sztywna stała jak kij, gdy pan Crawford poklepał ją po ramieniu. Dziwne jakieś dziecko, rzekła później pani Crawford z politowaniem. Matka jej była taką uroczą istotą i takie miała miłe obejście, a Mary to najniesympatyczniejsze dziecko, jakie w życiu widziałam. Dzieci nazywają ją panną Mary Kapryśnicą. A choć to niepoczciwe z ich strony, wcale im się nie dziwię. Być może gdyby jej matka była częściej zaglądała do dziecinnego pokoju, to i Mary byłaby nabrała miłego obejścia. Smutne to wspominać obecnie, gdy to urocze stworzenie nie żyje, że większość otaczającego ją towarzystwa nie wiedziała nawet, że ma dziecko. Sądzę, że nawet nie spojrzała na córkę z westchnieniem odparła pani Crawford. Wszak gdy jej Aja umarła, to nikt zgoła nie pomyślał o tym biedactwie. Pomyśl tylko, że wszystko się rozbiegło, zostawiając to maleństwo samiuteńkie w całym tym opustoszonym domu. Kapitan McGrew mi mówił, że po prostu osłupiał, gdy otworzywszy drzwi, znalazł ją samą na środku pokoju. Długą podróż do Anglii Mary odbyła pod opieką żony pewnego oficera, która dzieci swoje odwoziła do szkół. Była ona bardzo zajęta własnymi dziećmi, to też bardzo była rada, gdy w Londynie mogła Mary oddać jej mości, którą Archibald Craven przysłał po siostrzenicę. Jej mość ta była jego gospodynią w Misselthwaite Manor i nazywała się pani Medlock. Była to tęga kobieta, o bardzo czerwonych policzkach i ostrych, czarnych oczach. Miała na sobie jaskrawą, czerwoną suknię mantyle czarną jedwabną z żetową frędzlą i czarny kapelusz z czerwonymi welwetowymi kwiatami, które przy każdym poruszeniu głową chwiały się i trzęsły na wszystkie strony. Mary nie poczuła sympatii do niej, ale ponieważ nigdy do nikogo sympatii nie czuła, przeto nie było w tym nic dziwnego. Przy tym widoczne było aż nad to, że pani Medlock nie troszczyła się o nią zbytnio. Słyszeliśmy, że matka jej była piękna, nie dała urody córce w spuściźnie, prawda, proszę pani? Może wyładnieje, gdy będzie starsza, odparła dobrotliwie żona oficera. Gdyby nie była taka niegrzeczna i miała milszy wyraz twarzy, to rysy jej są raczej ładne. Dzieci się tak zmieniają. No, będzie się musiała bardzo zmienić, odparła pani Medlock. A nie można powiedzieć, by w Misseltwade były dobre lub jakikolwiek wpływy na dzieci. Sądziły obie, że Mary nie słucha, gdyż dziewczynka stała trochę z dala przy oknie hotelu, w którym stanęli. Przyglądała się ruchowi ulicznemu, lecz słyszała każde słowo i strasznie ciekawa była, jaki jest wuj i dom, w którym mieszkał. Co to znaczy garbaty? Nie widziała nigdy garbatego. Może w Indiach nie ma garbatych? Odkąd Mary żyła między obcymi ludźmi i nie miała przy sobie swej niani... Poczęła czuć się samą i myśleć o dziwnych rzeczach, całkiem nowych dla niej. Poczęła się teraz dziwić, dlaczego ona nigdy nie była czyjaś, nawet wtedy, gdy ojciec i matka jej żyli. Inne dzieci były zawsze swego tatusia i swej mamusi, a ona nigdy niczyją nie była córeczką. Miała służbę i jedzenie i sukienki, ale nikt nie zwracał na nią uwagi. Nie wiedziała również o tym, że było to wszystko dla tej przyczyny, że ona sama była bardzo niemiłym dzieckiem, a Mary nie wiedziała, że była niemiła. Wręcz myślała o drugich, że są nieprzyjemni, lecz nie myślała tego nigdy o sobie. Pani Medlock wydawała jej się najbardziej nieprzyjemna ze wszystkich ludzi. Raziła ją swoimi czerwonymi policzkami i ordynarnym pretensjonalnym kapeluszem. Gdy dnia następnego wyjeżdżały w dalszą drogę do Yorkshire, Mary przez stację szła do pociągu z odwróconą głową i jak najdalej od pani Medlock, bo nie chciała, żeby myślano, że należą do siebie. Była zła na samą myśl, że mogliby ją wziąć za córeczkę pani Medlock. Ale pani Medlock nie przejmowała się ani samą Mary, ani tym, co Mary sobie myślała. Była to kobieta, która nie zawracała sobie głowy wybrykami młodych. W każdym razie, gdyby ją zapytano, taka byłaby odpowiedź. Nie chciała ona pojechać do Londynu nawet wtedy, gdy siostra jej, Maria, córkę wydawała za mąż, lecz pani Medlock miała wygodne, dobrze płatne miejsce ochmistrzyni w Misseltwaite Manor, a zatrzymać je mogła nadal pod tym jedynie warunkiem, że wykona natychmiast rozkaz pana Archibalda Craven. Nie byłaby nawet śmiała zakwestionować cośkolwiek. Kapitan Lennox i żona jego zmarli na cholerę, rzekł pan Craven, jak zwykle krótko i zimno. Kapitan Lennox był bratem mojej żony, jestem więc opiekunem jego córki, dziecko przywiezione będzie tutaj. Pojedzie pani do Londynu i przywiezie je do mnie. Pani Medlock spakowała manatki i puściła się w podróż. Mary wtuliła się w kąt wagonu z miną kwaśną i złą. Nie miała co czytać, nie miała na co patrzeć złożyła swoje cienkie w czarne rękawiczki obciągnięte rączki na kolanach i siedziała cicho. Czarna jej sukienka podnosiła i uwydatniała żółtość jej cery, a jej sztywne jasne włosy wymykały się kosmykami spod krepowego kapelusza. W życiu swoim nie widziałam takiego niemiłego, zepsutego dziecka jak ta, myślała pani Medlock. Nie widziała ona nigdy, żeby dziecko mogło tak długo siedzieć na jednym miejscu, w zupełnej bezczynności. To też znużyło ją przyglądanie się dziewczynie i poczęła mówić ostrym, twardym głosem: Opowiem ci cośkolwiek o miejscu, do którego jedziesz, rzekła. Czy wiesz cośkolwiek o swoim wuju? Nie, odparła Mary. Nie słyszałaś nigdy, by rodzice o nim mówili? Nie, odrzekła Mary i zadrżała. Zadrżała, przypomniawszy sobie, że ojciec i matka nigdy o niczym z nią nie mówili, nigdy nie opowiadali jej o niczym. Hm, mruczała pani Medlock, patrząc na jej zamkniętą w sobie złą twarzyczkę. Zamilkła na czas jakiś, po czym znów mówić zaczęła. Sądzę, że jednak trzeba cię przygotować. Jedziesz do miejsca bardzo dziwnego. Mary nic na to nie rzekła, a pani Medlock, rozczarowana jej obojętnością, dopiero po chwili zaczerpnęła powietrza i ciągnęła dalej. W każdym razie jest to ogromny dom, lecz ponury, a pan Craven dumny jest z niego na swój sposób i to jest dziwne. Dom ten ma już sześćset lat i stoi na końcu rozległego wrzosowiska. Ma on blisko sto pokoi. Chociaż większość z nich jest zamknięta na klucz. I od lat całych są tam obrazy i stare, piękne meble i różne rzeczy. Wokoło jest park ogromny, ogrody i drzewa ze starymi, do ziemi dostającymi gałęziami. Odpoczęła, zaczerpnęła oddechu. I to już wszystko, zakończyła nagle. Mary mimowoli poczęła się przysłuchiwać. Wszystko, co słyszała, było tak odmienne od tego, co było w Indiach, a każda nowość miała dla niej urok. Lecz nie chciała dać po sobie poznać, że ją cokolwiek zajmuje. Był to jeden z jej nieprzyjemnych, nieszczęsnych narowów. Siedziała zatem cicho. – No i cóż? – rzekła pani Medlock. – Co panienka o tym myśli? – Nic – odparła. – Nie znam się na takich domach. Odpowiedź ta wywołała krótki, urwany śmiech pani Medlock – – Ech, panienka jest zupełnie jak stara baba – powiedziała. – Czy to wszystko panienkę nic nie obchodzi? – Wszystko jedno, o czym nie obchodzi czy nie – odparła Mary. – Co do tego, to ma panienka rację – powiedziała znów pani Medlock. – Dlaczego panienkę zatrzymują w Misselt White Manor, to nie mam pojęcia. A może to najłatwiejszy sposób opiekuństwa? Że on się nie będzie o panienkę troszczył, to więcej niż pewna. On się nigdy o nikogo nie troszczy. Zatrzymała się, jak gdyby sobie coś w porę przypomniała. — On ma krzywe plecy — rzekła. — Dlatego jest taki zły. Jako młody człowiek był zgryźliwy i mimo swej fortuny nic dobrego nie zaznał, dopóki się nie ożenił. Mary zwróciła oczy na mówiącą, mimo usiłowań udowania obojętnej. Nie myślała nigdy o tym, że garbus mógł się ożenić i była nieco zdziwiona. Spostrzegła to pani Medlock, a jako niewiasta bardzo gadatliwa, ciągnęła dalej z większym zapałem. Był to jedyny sposób skrócenia nudnej podróży. Ona było to słodkie, śliczne stworzenie, a on byłby dla niej na kraniec świata poszedł pość błotrawy, gdyby tego zapragnęła. Nikt nie przypuszczał, że go zaślubi, a jednak zaślubiła. Ludzie mówili, że zrobiła to dla pieniędzy, ale to nieprawda, nieprawda. Dodała z przeświadczeniem. Gdy umarła, Mary mimowoli poruszyła się. Ach, więc umarła! wykrzyknęła niewiele myśląc. Przypomniała sobie była bajkę francuską, którą niegdyś czytała. Bajka mówiła o biednym garbusku i cudnej księżniczce i naraz zrobiło jej się żal pana Archibalda Krajwena. Tak, umarła, powiedziała pani Medlock, i odtąd zdziwaczał jeszcze więcej. Nie dba już o nikogo. Ludzi widzieć wcale nie chce. Po największej części wyjeżdża, a gdy jest w Misseltwight Manor, to zamyka się w skrzydle zachodnim domu i tylko Pitchera dopuszcza do siebie. Pitcher to już stary dziad, ale opiekował się nim niegdyś, gdy był dzieckiem jeszcze i zna dobrze jego usposobienie. Było to wszystko dziwne jak w bajce i Mary wcale wesoło nie usposobiło. Dom o stu pokojach, wszystkich prawie zamkniętych i zaryglowanych, Dom na krańcu wrzosowiska, wszystko to było dziwnie niewesołe. I ten człowiek garbaty, który się także zamykał na dziesięć spustów. Mary patrzyła oknem z zaciśniętymi wargami i zdało jej się całkiem naturalne, że w tej chwili począł deszcz siedz ukośnymi strugami i bić o szyby wagonu. Gdyby żyła ta śliczna kobieta, byłaby rozweselała swoje otoczenie, tak jak jej mamusia. Szczebiotem, ruchliwością, chodzeniem z jednej zabawy na drugą, w cudnej, ozdobionej koronkami sukni. Ale i ta już nie żyła. Niech się panienka nie spodziewa ujrzeć pana, daje głowę, że go panienka nie zobaczy, rzekła pani Medlock. I nie trzeba się spodziewać, że tam ktokolwiek będzie z panienką rozmawiał. Trzeba będzie samej się bawić i myśleć o sobie. Powiedzą panience, do których pokoi wolno jej wchodzić, a od których należy trzymać się z daleka. Ogrodów tam pod dostatkiem, ale nie trzeba kręcić się po domu i nosa wszędzie wtykać, pan Craven nie życzy sobie tego. Wcale nie pragnę wtykać wszędzie nosa, odparła nasza mała Mary i jak nagle zrobiło jej się żal pana Archibalda, tak teraz nagle przestała go żałować, a myślała natomiast, że był taki niedobry, że zasłużył na to wszystko, co go spotkało. I zwróciła twarzyczkę ku oknu. Patrząc na strugi ściekającego po szybach deszczu, który padał nieprzerwanie, jakby nigdy ustać nie miał. Patrzyła tak długo i uparcie, dopóki wszystko nie zaczęło jej przed oczyma szarzeć, szarzeć, aż wreszcie znużona zasnęła.